Cześć wszystkim, dzisiaj na temat Roberta Lewandowskiego. Co mówi Robert Lewandowski na temat Coutinho, tak? Co sądzi właśnie o nowym zawodniku, który ma przyjść do Barcelony, czy to dobry wybór, czy też zły, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij żeby w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie Coutinho wypowiedział się na temat transferu Filipe, znaczy Coutinho, Robert Lewandowski wypowiedział się na temat transferu Filipe Coutinho do Bayernu Monachium, mogliśmy posłuchać co tak naprawdę sądzi na temat przyjścia tego zawodnika, no i są to na pewno ciekawe słowa, wiemy o tym, że przecież Robert Lewandowski niedawno apelował, tak, mówił w wywiadach, zresztą mówił to też wprost dla włodarzom Bayernu Monachium, że potrzebne są wzmocnienia Bayernu, tak, naprawdę kilku mocnych, tak naprawdę graczy porządnych, piłkarzy, no i też za tak naprawdę potężne pieniądze, co mówi tutaj Robert Lewandowski właśnie na temat Filipe Coutinho, tak, wiemy, że praktycznie Filipe Coutinho przyjdzie do Bayernu Monachium na rok czasu, będzie na wypożyczeniu, może później go po prostu Bayern Monachium wykupi, no ale to nie jest takie proste, tak, wiemy o tym, że praktycznie Barcelona zapłaciła za Filipe Coutinho Liverpoolowi 145 milionów euro, natomiast Robert Lewandowski mówi w ten sposób, cytuję, Myślę, że Coutinho jest typem gracza, który bez problemu może osiedlić się w nowym miejscu. Tak tutaj powiedział Robert Lewandowski. Kolejny cytat. Nie sądzę, by potrzebował wiele czasu, by, by dostosować się do naszego systemu i pomysłów taktycznych. Tak właśnie tutaj powiedział też Robert Lewandowski na temat Filipe Coutinho. Kolejny cytat z Roberta 2 września, gdy zamknie się okno transferowe, będę mógł powiedzieć, czy jestem zadowolony. Jestem jednak pewny, że te transfery na pewno nam pomogą i nasza kadra będzie optymalna. Czasami dwóch, trzech zawodników robi dużą różnicę w kontekście całego sezonu, a meczów mamy naprawdę dużo. I tutaj koniec cytatu tak właśnie powiedział Robert Lewandowski. Właśnie czyli że tak naprawdę dwóch, trzech zawodników jest bardzo ważne dla tej drużyny, bo rzeczywiście widać różnicę żeby na treningu i to sprawia, że po prostu procentowo cała drużyna rośnie, tak. Jeśli chodzi o umiejętności, to się potem przekłada praktycznie na mecze. Natomiast ja bym był sceptyczny, tak, co do Coutinho. Na razie przyszedł do Bayernu Monachium. Ja nie wiem, czy czasem on tak naprawdę nie przyszedł, bo był tam skazany, żeby przyjść. No, zobaczmy sobie, który klub byłby w stanie spełnić wymagania finansowe Coutinho. Poza tym on przyszedł na wypożyczenie na rok. Mało prawdopodobne, żeby potem go Bayern wykupił. To jest tak naprawdę łatanie dziury, jeśli chodzi o Bayern. Dwie strony są zainteresowane, ale czy Coutinho byłby zainteresowany? Wiemy na przykład, że tutaj no, nie nie wszystkim tak naprawdę podoba się szatnia w Niemczech czy taktyka założenia. Wiemy o tym, że trzeba po prostu znać język niemiecki, na przykład Pep Guardiola. On się długo przygotowywał, kilka miesięcy praktycznie, zanim poszedł prowadził Bayern Monachium, bo wiadomo, że jednym z wymogów było to, żeby się uczył języka niemieckiego. Tam była absurdalna sytuacja, bo Pep Guardiola powiadał w jednym z wywiadów, że był w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku. No i praktycznie w tym Nowym Jorku uczył się języka niemieckiego, tak? Zamiast zwiedzać rzeczywiście Nowy Jork, to on po prostu w tych Stanach Zjednoczonych uczył się języka niemieckiego, bo wiedział, że zostanie trenerem Bayernu Monachium. Natomiast właśnie, jeśli chodzi o tutaj jakość na treningach. To jest bardzo ważne dla Roberta Lewandowskiego, bo przy lepszych, tak naprawdę zawodnikach ci słabsi czy ci gorsi podnoszą tak swoje umiejętności. Także to jest rzeczywiście bardzo ważne, żeby tutaj coraz lepsi, praktycznie piłkarze trafiali do Bayernu Monachium. Natomiast no, to, czy będzie potrzebował on dużo czasu, czy też mało, to zobaczymy tak naprawdę w praktyce, tak? To wyjdzie praktycznie w praktyce. Na pewno tutaj, Kutinio, jeśli chodzi o na przykład Barcelonę, on się kompletnie nie sprawdził, tak? Bardzo kiepsko wyglądał, mizernie. To nie jest ten zawodnik, który był w Liverpoolu. To jest taki typ, tak naprawdę, zawodnika, który potrzebuje wsparcia trenera, tak? Mówi się o tym, że właśnie Jurgen Klopp stworzył Kutinio, świetnie prezentował się pod skrzydłami Jurgena Klopa, no i że potrzebuje tak naprawdę takiego drugiego trenera, żeby tak się dobrze prezentować. Na pewno tego, nie będzie miał Kutinio po prostu w Bajernie Monachium u Niko Kowacza, tak, Niko Kowacz jasno zarysuje tak naprawdę, czego oczekuje, co potrzebuje, a nie będzie z nikim się tak na, tak na dobre tutaj cackał, można powiedzieć, tak nikim nie będzie prowadził rozmów jakiś nie będzie po prostu do niego podchodził po, po ojcowsku bo Niko Kowacz takiego nie ma tak naprawdę podejścia on bardziej wymaga, tak, niż żeby tutaj miał rozmawiać, dyskutować i tak dalej Natomiast Robert Lewandowski jest przekonany o tym, że on bardzo szybko tak naprawdę wpisze się w tą drużynę. tak Bardzo szybko dostosuje się do tej taktyki. No to nie jest jakaś wielka filozofia. No tutaj muszą być piłki dogrywane do Roberta Lewandowskiego, e, muszą po prostu być piłki, e, gdzie e, będzie to uskrzydały te, te, ten atak praktycznie Roberta Lewandowskiego. Pytanie, czy to nie będzie nadmiar tak, bo mamy Kingsleya Komana, mamy Dżnabriego, Kimisia. Teraz praktycznie tutaj te skrzydła, e, na te skrzydła po prostu przyszedłby Kutinio czy to nie jest zbyt dużo praktycznie zawodników na jednej pozycji, tak? Sam jeden Robert Lewandowski, czterech praktycznie dogrywających. Z jednej strony to jest dobra opcja, a z drugiej strony czy to nie jest nadmiar, tak? Czy tutaj w, w, tak naprawdę za nie, nie pójdzie kolejny transfer, na przykład Mandzukic do Bayerdu Monachium, że tak, takie wzmo mocne wzmocnienie, jeśli chodzi o pomocników, no praktycznie czterech dogrywających piłkę do Roberta Lewandowskiego. nie, nie mówię, że w każdym meczu będą tak występować, no to musi się tak naprawdę Wiązać z tym, że musi być mocniejsza ofensywa, tak? Jeszcze być może po prostu oprócz Roberta będzie drugi napastnik, tak? Będzie właśnie drugi napastnik, jeśli chodzi o Filipę Po prostu Kutinio, bo mamy Iwana Perisicza, mamy też po prostu Filipę Kutinio, tak? Mamy właśnie Kimisia, Dżnabriego, Komana, także te, te po prostu skrzydła są bardzo mocne, tak? W Bayernie Monachium, ale to jest tak naprawdę wypożyczenie, tak? Bayern nie, nie kupił tego za tak samo Peris Perisic przyjdzie na wypożyczenie Według mnie on się nie sprawdzi zbytnio. Znaczy, będzie miał dobre występy, na pewno będzie miał asysty, bramki, czasami nawet będzie miał taki mecz, że zachwyci, będzie miał gola, asystę i tak dalej, ale on nie, nie zachwyci, tak? To jest słaby tak naprawdę piłkarz pod względem mentalu, po prostu psychiki. Może umiejętności ma i tak dalej, ale no, trzeba po prostu z nim cały czas go prowadzić za rączkę, tak? Natomiast no, tutaj Robert Lewandowski mówi, że będzie dopiero spokojny 2 września, tak? Gdy zamknie się okno transferowe, będę mógł powiedzieć, czy jestem zadowolony. Jest jednak, jest. Jestem jednak pewny, że te transfery na pewno nam pomogą i nasza kadra będzie optymalna. Czasami dwóch, trzech zawodników robi dużą różnicę w kontekście całego sezonu, a meczów mamy naprawdę dużo. No tutaj trzeba pamiętać, no tych meczów naprawdę będzie bardzo dużo no i zawodnicy mogą wypaść poprzez kontuzje, poprzez różne sytuacje no i rzeczywiście Bayern Monachium musi się wzmacniać, tak? Musi się po prostu wzmacniać. No, zobaczymy jeszcze po prostu, co Bayern Monachium ugra w, tych, w, w końcówce tego okienka transferowego. Dla mnie troszeczkę dziwna sytuacja, że Bayern Monachium nie tak naprawdę wykłada karty na stół w tych okienkach transferowych, Jest, że zachowuje się tak naprawdę jak drużyna, która by dopiero wchodziła na te salony tak naprawdę transferowe, tak? Żeby nie, nie dziwię się, gdyby to na przykład było PSG, które bierze wypożycza i tak dalej. Natomiast Bayern Monachium przede wszystkim mieć, powinien mieć już dawno upatrzonych zawodników, powinien dokonać transferu tych zawodników, e, pieniądze po prostu na te transfery też powinny być przygotowane. Natomiast dziwna sytuacja, że zresztą Robert Lewandowski to krytykował że Bayern Monachium nie chce wydawać zbyt dużych pieniędzy na e, tak naprawdę piłkarzy, tak, że e, tu Uli Hennes mówi, że pieniądze tak naprawdę nie stworzą potęgi drużyny i tak dalej, pieniądze nie, nie grają, Karl-Heinz Rummenigge, tak, powątpiewał w projekt właśnie PSG, mówi, zobaczymy, czy PSG w ogóle zdobędzie Ligę Mistrzów, no i rzeczywiście mają rację, no ale nie ma co się oszukiwać, że te po prostu pieniądze w piłce nożnej z roku na rok są coraz większe, tak, 60, 70, 80 milionów euro dzisiaj na przykład za obrońcę nikogo nie dziwi, Natomiast no Bayern Monachium nie może cały czas po prostu być przy swoim. To nie oznacza, żeby Bayern Monachium każdego zawodnika, którego kupuje. Płacił za niego 80, czy, 100, czy 150 milionów euro, ale na pewno po prostu trzeba się liczyć z tym, że te pieniądze coraz większe trzeba wyłożyć. No przecież Hernandez też kosztował tam 80 milionów euro, e, także to były potężne praktycznie pieniądze. Jeszcze niedawno władze, praktycznie Bayernu, e, tutaj za, za mówił o tym, że e, nigdy nie wydadzą więcej niż 40 milionów euro za, na, za zawodnika, to już się praktycznie zmieniło. No taki jest ten rynek futbolowy, ten rynek bardzo szybko rośnie, może to zastopować jedynie po prostu. Tak, federacje międzynarodowe UEFA, FIFA. No FIFA to wiadomo, to, to nie, nie w przypadku klubów, ale ogólnie w sensie narzucenia ta taki po prostu tutaj, e, z, z, na, narzucenia finansowego fair play, że są jakieś pewne m, limity, tak że nie można maksymalnie można zapłacić za, za zawodnika 100 czy 150 czy 200 milionów euro. Natomiast tutaj rzeczywiście. Bayern Monachium musi być bardziej agresywny na tym rynku transferowym, tak, żeby pozyskać tych zawodników, tych piłkarzy, żeby się wzmocnić, zwłaszcza, że to jest ciekawe jakby w kontekście i Dortmund, Borussia Dortmund bardzo mocno się wzmocniła, tak, nawet pozyskali Hummelsa tutaj z Bayernu Monachium, to z reguły Bayern wyciąga najlepszych zawodników, no i Hummels był, tak, przyszedł, był w Borussii, poszedł do Bayernu, teraz znowu do Bayernu, do Borusi, ale mimo wszystko to jest wzmocnienie, tak naprawdę, dla Borusi no i... Może być taki sezon, że tak naprawdę Bayern Monachium nie zakończy na pierwszym miejscu, tak? Ja mówiłem na przykład koncepcję taką, że tutaj Bayern nie chce przepłacać za tych piłkarzy, bo Uli Henes pod koniec roku odchodzi, tak? I on na przykład, to, to jest jego praktycznie ostatnie okienko transferowe i on chce być zapamiętany jako ten, który nie dokonuje jakichś dużych z, z zakupów piłkarzy, a co będzie się dziać od stycznia 2020 roku, to już jest jakby inna sprawa w przyszłym kolejnym okienku transferowym. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba.